Świeżo po Gamescomie 2023 możemy przejść zatem do analizy nowego gameplay trailera, który został zaprezentowany na targach. Dostaliśmy sporą dawkę wizualnego przedstawienia informacji, o których mówiłem już w poprzednich filmach, zatem ja jestem Jaro i zapraszam Was na analizę nowego zwiastuna Phantom Liberty. Od czego tu zacząć? Dobra, zaczniemy od nowych broni. Łącznie pokazano ich 6. Strzelbę Order, która wygląda jak podkręcona wersja DB2 Satary z emblematami Maelstromu. Następnie pistolet Hart z emblematami Bargestu. Pistolet Smart o nazwie Warden, co może, ale nie musi być nawiązaniem do jednej z postaci z powieści bez przypadku. Potem karabin Osprey, jakaś potężna strzelba Herkules. Karabin Rasetsu, no i oczywiście Thermal Katana, która była prezentowana już na zwiastunach podstawki Cyberpunka, ale finalnie w grze się nie znalazła. Większość z tych broni najprawdopodobniej będzie można kupić w Dogtown, konkretnie na Black Markecie u tego sprzedawcy strzelającego ogniem z łokciów. To zapewne i tak jedynie część nowego uzbrojenia, które zostanie dodane do gry w dodatku, ale i tak fajnie widzieć, że Redzi nie skupiali się jedynie na dodaniu nowych misji, a zadbali także o urozmaicenie wyposażenia postaci. A jeśli mowa o uzbrojeniu, to przejdźmy do wszczepów, bo jest naprawdę fajnie. Po pierwsze, tak jak wspominałem w poprzednich filmach, system wszczepów całkowicie się zmienił. Od teraz na ekranie u Reaper Docków, oprócz slotów na implanty, widzimy także dwa wskaźniki po bokach. Jeden odpowiada za człowieczeństwo, Humanity, czy po prostu jest to uproszczona cyberpsychoza, której poziom wzrasta z każdą zainstalowaną modyfikacją. I raczej każdy wszczep ma określoną dla siebie ilość punktów zwiększających ten poziom, bo jak widzimy, jeden wszczep dodał 14 punktów, drugi zaledwie 8, a trzeci aż 28, z czego wszystkie były legendarne, więc to nie zależy od stopnia rzadkości. Na wskaźniku widzimy też granicę, która w tym przypadku wynosi 237 i zapewne to do tej granicy można napakować swoją postać bez obaw o negatywne efekty. Wszystko powyżej może skutkować zawieszaniem się wszczepów i spadkiem statystyk. Po drugiej stronie z kolei mamy wskaźnik pancerza, bo jeśli jeszcze tego nie wiecie, statystyka pancerza również została zreworkowana. Do tej pory pancerz dawały ubrania, a teraz tę samą funkcję będą pełnić wszczepy, z tą różnicą, że nie każdy implant będzie podnosił poziom statystyki, co możemy zauważyć na zwiastunie. Pierwsza instalowana modyfikacja podniosła wskaźnik o 10, a kolejne dwie nie podniosły go wcale. Trudno na ten moment powiedzieć, które kategorie wszczepów będą pancerz dodawać, a które nie, ale zdecydowanie będzie trzeba jakoś zbalansować oba wskaźniki i stworzyć taką kombinację wszczepów, by zarówno dawała jak najwięcej pancerza, no i przy okazji nie przekraczała dopuszczalnego poziomu człowieczeństwa. Co ciekawe, to kompletnie zniknęła kategoria systemu odpornościowego Immune System. Być może wszczepki z tej kategorii zostały zintegrowane z jakąś inną, by nieco cały system uprościć. Możliwe, że widzimy też urywek cutscenki montowania wszczepów, chociaż równie dobrze może być to jedynie fragment z jakiejś fabularnej misji i obowiązkowej wizyty u konkretnego Reaper Docka w Dogtown. Dostaliśmy także pierwsze spojrzenie na pojedynki w pojazdach i pościgi. Było to zaledwie kilka urywków, ale zawsze to coś. Po pierwsze, już na starcie zwiastuna została nam pokazana jedna z nowości, a mianowicie możliwość jazdy na motorze, w pewnym momencie stanięcia na jadącym pojeździe, a następnie wyskoczenia z niego i wykonanie efektownego finishera. Wygląda to totalnie epicko, ale zapewne będzie wymagało wykupienia konkretnych perków lub wszczepów, ale mogę się mylić. Kolejna scena pokazuje pościg, być może nowy rodzaj misji albo specjalną misję fabularną. Tak czy inaczej, od teraz siedząc w samochodzie możemy hakować wrogie pojazdy, zmuszać je do autodestrukcji, wychylać je przez okno i zwyczajnie strzelać z broni. Motocykl Tiger Claws bardzo fajnie się tutaj zachował, bo wystrzelił mu w koło, przez co przestało się kręcić i pojazd gwałtownie zahamował, podbijając się do góry i eksplodując przy kolejnym otrzymanym trafieniu. Ten strzał w koło był zapewne takim cichym zaprezentowaniem dodania fizyki opon, to znaczy, że od teraz strzały w opony będą je przebijać. Ale poza osobistymi brońmi, pojazdy również będą posiadać swoje osprzętowanie. Między innymi wyrzutnie rakiet, która w tym przypadku została wykorzystana do wysadzenia w powietrze oddziału policji. No i jeśli mowa już o policji, to wreszcie to, o czym już kiedyś mówiłem, mamy zobrazowane, a mianowicie nowe skutki konkretnych poziomów gwiazdek przestępstwa. Pościgi z ostrzeliwaniem, blokowanie przejazdu barykadą z samochodów i Max tak przylatujący na miejsce swoimi AV-kami i wyskakujący z nich, tak jak w przypadku jednej z pierwszych misji w podstawce. Przylatuje naraz kilka jednostek i rozpoczynają ostrzał z każdej strony, także naprawdę ciężko już się z tego wydostać. W tej scenie widzimy też modyfikację bojową, prawdopodobnie Mizutani Shion,
który z przodu ma dwa działka, tak jak wspominałem o tym w tym odcinku a propos Herrery, i wtedy też miałem obawy, jak będzie z grywalnością takiego rozwiązania, bo działka są przytwierdzone na stałe z przodu pojazdu i nie można nimi ruszać. No to teraz dostaliśmy odpowiedź, jak będzie się z tym grało. Najzwyczajniej w świecie będzie trzeba kręcić bączki po ulicy i wysyłać w powietrze tornado pocisków. Poza tym otrzymaliśmy również podgląd na zmienione drzewko umiejętności. Widzimy sporo znajomych perków, jak i sporo zupełnie nowych. Widzimy także, że każde z drzewek nie będzie podzielone stronami na dwie lub trzy podkategorie, a wszystko będzie się działo na jednej stronie. I to tu mamy podział na jakieś większe perki, zapewne dotyczące konkretnych właśnie kategorii. Jeśli dobrze rozumiem połączenie poszczególnych umiejętności, to najprawdopodobniej nie będzie trzeba już mieć konkretnego poziomu, aby odblokować interesujący nas perk, a będzie trzeba wykupić całą ścieżkę perków prowadzącą do niego, a niektóre perki będą wymagały wykupienia zdolności z dwóch różnych kategorii, których ścieżki łączą się w miejscu interesującego nas perka. Dalej widzimy, że konkretne perki będą odblokowywały nowe finishery broni, na przykład ostateczny cios ostrza z drzewka refleksu, który, jak sama nazwa wskazuje, dodaje specjalny finisher dla katany. Zabić Billa będzie umożliwiało odbijanie pocisków kataną, czyli coś, co widzieliśmy już wcześniej na jednym z gameplayów. Machiavellizm trudno określić, bo jest to również finisher, tylko że wygląda, jakby był dopasowany do konkretnej broni, mianowicie ostrza z piłą mechaniczną. Nie wiem, na jakiej zasadzie będzie to działać, ale prawdopodobnie mam już pomysł na pierwszy build po premierze dodatku. Kolejno powietrzny zryw, czyli chyba taki dash ze spowolnieniem czasu, pozwalający strzelić w zwolnionym tempie do przeciwnika. Ostateczny cios katapulta też jest ciekawy, bo pokazuje trzy różne finishery, ale możliwe, że dotyczy to tylko tego trzeciego w kolejności, czyli podniesienia ciała pokonanego przeciwnika i rzucenie nim w kolejnego wroga. 4 lipca, czyli możliwość strzelenia w lecący granat, no coś takiego, obecnie jest to chyba zwyczajną zdolnością V, nie wymagającą wykupienia perka. A następnie jeszcze sokole oko, czyli prawdopodobnie jakiś zwiększony damage od trafień w głowę, bo raczej nie jest to jakieś automatyczne naprowadzenie celownika na głowę przeciwnika. No ale nowością będzie też drzewko umiejętności relika, łącznie zdolności będzie 9, to znaczy 8 mniejszych i 1 większe, chyba że to na samym środku to jedynie ikonka kategorii. Pokazanych umiejętności relika zobaczyliśmy inwersję priorytetów, czyli prawdopodobnie szybkostrzelność wyrzutni rakiet w ręce V, mapowanie pamięci, czyli jakaś modyfikacja finisherów Mantis Blade'ów, albo możliwość dalekiego doskoku do drugiego przeciwnika po pokonaniu tego pierwszego, coś w takim stylu. Przetaktowanie kontrolera, finisher Gorilla Armsów, zgonie z plotkami potężny atak pięściami i posłanie przeciwnika wysoko w powietrze. Sporo ze zdolności relika będzie ingerowało we wszczepy, coś otrzyma też pewnie monostruna, możliwe, że właśnie możliwość hakowania przez nią wrogów. Na zakończenie tej sceny widzimy również V wpinającą się do czegoś, więc jest to albo punkt dostępowy militechu do odblokowania punktów relika, albo zrzut zaopatrzenia, ale patrząc po palącej się racy, to raczej to drugie. Dodanych zostanie też trochę nowych pojazdów, tak na pierwszy rzut oka są to totalnie nowe designy i wyglądają naprawdę fajnie. Będą to pojazdy z różnych kategorii, bo i nowe badlandowe Mizutani Shion, jakieś nowe auta klasy premium, jakieś terenówki, SUVy i tak dalej. Na sam koniec zostawiłem coś wyjątkowo ciekawego, bo wygląda na to, że wreszcie rozwinie się bardziej wątek Mr. Hentza. Ale nie jedynie w taki sposób, że dostaniemy od niego więcej misji, ale bardzo możliwe, że będzie nam dane spotkać go osobiście, co sugeruje sylwetka na holokolu i ostatnia scena ze zwiastuna. Te postacie tutaj są bardzo do siebie podobne, jak widzicie. Mr. Hentz jest oczywiście fikserem w Pacyfice i wprowadzi nas do Dogtown. Istnieje też szansa, że oby fikser będzie jakoś zaangażowany w rozwój fabuły dodatku, tak jak Rogue była zaangażowana w historię podstawki. Sama ta ostatnia scena bardzo mnie nahypowała, bo nadała fajny klimat całemu spotkaniu z Mr. Hentzem i oznacza, że będzie on miał dla nas jakieś większe zadanie. Może będzie nawet pomagał eskortować prezydent Myers z Dogtown. Może też pomóc nam skontaktować się z Solomonem Reedem, a może w finale da nam namiary na samego Kurta Hansena, bo jak wiadomo, fikserzy w Night City mają różne dojścia do wszystkiego. Na sam koniec zostało też podsumowane, co znajdzie się w aktualizacji 2.0. Nowa dzielnica Dogtown, dziesiątki nowych zadań fabularnych i kontraktów, walka w pojazdach i broń pokładowa, ulepszony system policji, odświeżone AI przeciwników, niekończące się dynamiczne wydarzenia i misje, m.in. kurierskie i zrzuty zaopatrzenia, zmiany we wszczepach i autach, nowe drzewko relika, wyższy limit poziomu, bo do tej pory był to poziom 50, no i ponad 100 nowych przedmiotów z różnych kategorii. Sporo tego później jedna pani od Redów opowiadała o zwiastunie i powiedziała, że sporo z tych rzeczy znajdzie się również w darmowej aktualizacji, ale sporo z tych zmian będzie dostępne jedynie po kupieniu dodatku Phantom Liberty. Widać było, że Redka chciała coś jeszcze dodać odnośnie DLC, ale prowadzący przeszedł już dalej i na tym skończyły się przekazywane nam informacje.
W czwartek ma także odbyć się Red Stream, na którym Redzi mają opowiedzieć trochę więcej o nowych elementach gry i jak to będzie działać, więc na więcej szczegółów niestety musimy jeszcze trochę poczekać, na szczęście nie będzie to długi okres. To by było na tyle w tym filmie, dajcie znać, czy ten zwiastun trochę was uspokoił, jeśli chodzi o słowność Redów i to, że wreszcie słowa zamienione zostały w czyny. Ja już dziękuję wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale, trzymajcie się i cześć!